Hej wszystkim, po raz kolejny witam was, zagrajmy w Beyond the Dark. Jak sami możecie zobaczyć, nasza armia znacząco się rozrosła od ostatniego odcinka. I chcę, aby wszyscy podążali teraz za Joanną. Działa też. I będziemy szykować się do zdobycia kolejnych dwóch angielskich miast nad rzeką, znajdujących się nad rzeką Loarą. Działa obleżnicze pozostawiam tutaj póki co. Będziemy ich potrzebować później. Tymczasem lecimy zdobywać wsie. Zbliżamy się do lasu. Okej. Wrogowie czają się na drzewach, tak przypuszczam. Przejmiemy tą wioskę, a następne będą już będziemy już przejmować podzieleni na grupy. Wiecie, w sensie, że część pójdzie północną częścią Loary, a część południową. Jean de Luxembourg! A, to było łatwe do przewidzenia, że wy, Francuzi nieświadomi niczego, wpadniecie w pułapkę. Zbliżcie się, proszę, by nasze bombardy przyjrzały wam się lepiej. To miasto i wszystkie inne leżące na mojej drodze będą po wsze czasy nasze. Należeć do Anglii! Osobiście dopilnuję, by taki stan został zachowany. Fuck you. Oh my god! Jest was tutaj dużo. Mec już leży. Jestem pewien, że po czymś takim Joanna by... Takiej operacji Joanna by nie przeżyła. Jestem pewien. Ała, 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 ała. W sumie tego też by nie przeżyła, ale... No dawaj, wystrzel, wystrzel to... nie podpalisz? To ty jesteś poplecznikiem Jeana de Luxembourg. Wow, tyle... to zabawne, ponieważ oni nie mogą we mnie trafić. I leżysz. I leżysz. O, beczka. Gdzie jest Jean? Jean! Chodź tu! Jesteś cieciem Jean. Ale masz fajną broń. O, myślałem, że bombarda. Wynocha Jean! Jean, Jean. W ogóle wyglądasz jak Rich Forester. I masz bułki, których używasz bezczelnie. O, magia. Dopadła mnie. Ale ty masz kryta, dobitka i już prawie nie żyjesz. Ała, powinienem się przed tym bronić, nie obroniłem się. Jestem bardzo niezadowolony z siebie. I tyle, Jean! Będziesz Rich Forester. Ci przeklęci Francuzi ranili mnie. Wycofam się teraz, by pewnego dnia powrócić do walki. Za dzień, dwa... Rok? Stulecie? Mówi, za parę lat. Nie masz czym się uleczyć? Masz. Księciuniu, nie denerwuj mnie. Mek, Mek, nie macie. Mec, ulecz się ty, ciociu. Patrzcie, jaki przyczajony. Hyp, hyp, hyp. To było fatalne pudło, muszę przyznać. Nawet jak dla mnie. Leżysz. Leżysz. Auć. Kto i skąd? O! Dużo was tu! Aaa! Wczytywanie mapy, jesteś brzydki. Ja wam dam. Matko, ile was tu jest? O Jezu. Sieroto. Czy mój dźwięk rozległ się tam, gdzie prowadzą walkę faceci? Krzyk. Okej. Okay. Widocznie umiem kurczę. Widocznie umiem krzyczeć na odległość. Co mnie obchodzi ta karawana? Pewnie nic tam nie było. Trafiłeś mnie?
Uciekaj. Będę cię gonił jak zwierzynę, którą zresztą jesteś. Przy okazji zużyję nieco strzał, których mam za nadto. O mój Boże, dużo po prostu. Nawet się nie bronię. Albo może jednak. Czasem jednak trzeba. God damn it. Wyrównać to i to, a potem to i jeszcze raz to. Atak z Ruperta, no dobra. Niech będzie. Po tym jak odkryłem co potrafi Rupert, to skuszę się na to. Okej, to tyle jeżeli chodzi też o naszą armię. Zdobycie jednej wioski pożarło całą armię francuską. Dobrze wiedzieć. O mój Boże, ile ich tu jest. Okej, będę manewrował. Ale i tak mnie trafiają, jak? Te manewry powinny ich zmylić na amen. Wow, jaki przyczajony! Ale brzydcy oni są. Okej, czysto. Co wy robicie, barany? Metz tylko był na tyle ogarnięty, żeby zachować jednego człowieka. Nie mogę wyjść. O, panie, jak to? To bitka. Dobra, Metz, zajmij się nim. A ja tych panów? Oj, nie mam strzał. Chwilowo. Jak to jest, że nie możesz tego zastakować? Powiedz mi. Dobra. Widziałem złoto? Dobrze, widziałem. 400 sztuk złota, no to sporo jest. Uspokójże się, chcę cię tylko zabić. Żadne wielkie halo. To nie będzie bolało. Prawie. Jeszcze wy. Jak mówił to Rich Forrester? To miasteczko pozostanie w rękach angielskich po wsze czasy. Nie za bardzo mu to się udało. Kłamiesz, Metz, nie potrzebujesz wsparcia. Nikt wam nie uciekł? Okej, coś mi się wydawało. Już prawie miejscowość ta jest nasza. Nie mamy armii. Okej. Ale mamy jabłko, to wszystko zmienia. O, tam coś leży, bułka. Diament, poziom pierwszy. Obniża rany otrzymywane w walce wręcz. Tobie niepotrzebny jest krwawnik. Co ten diament ci się przyda? Widziałem tu bułkę. Dawaj, Rupert, zmieciemy tam tych leszczy z powierzchni ziemi. Wow! 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 Rupert Power! That's how Rupert works! Patatajaj! Patatajaj! Patataj, motherfucker! Wow! Tak, tak się walczy. Tak się walczy! Tak się walczyło, tak się walczy i tak się walczyć będzie. I ostateczny cios, Rupert! I teraz ostateczny cios, ale poleciał, ale oni latają. Rupert, dawaj! Taranujemy! Teraz ja poleciałem! Zostawcie Ruperta. Dobra robota, Rupert. Pomogłeś Francji zdobyć tę wieś. Teraz chciałbym dowiedzieć się, co panie mają do powiedzenia. Albo panowie, na przykład. Alors, jestem szczęśliwy widząc, że francuskie wojska mają się dobrze. Zaiste, 4 generałów, 0 podwładnych. Nim nasze drogi się rozejdą, pozwól proszę odpowiedzieć ci o osobliwym wydarzeniu, którego byłem świadkiem parę nocy temu.
Jeśli zaryzykujesz przejście ze zamki Męk i coś tam, znajduje się dom zamieszkany przez Anglika. Uderzyło mnie, że Anglik ów był ścigany przez swych własnych ludzi. Myślałem, że ta informacja może cię zainteresować. Witaj, świnko, jak się masz? Okej, tak więc jest jakiś Anglik w miejscowości, który jest ścigany przez swoich rodaków? Interesting. Kurczaczek. Pusta skrzynka. Beczka. Ty nam nic nie powiesz, tak więc zmiataj. Nie interesują mnie ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia. Witaj, oddzielna wyzwolicielko naszego miasteczka. Musieliśmy znosić Anglików, odkąd zajęli cały region Loary. Teraz w końcu znów jesteśmy wolni. Nie odnieśliśmy żadnych korzyści z tego wojennego zamętu, ale dla ciebie coś mamy. Często podsłuchiwaliśmy, jak Anglicy rozmawiają między sobą. Mam informację, którą mogą się przydać w twych poczynaniach, okej? Z tego, co podsłuchałem, wynika, że Męk jest miejscem przechowywania bogactw zrabowanych Francuzom. Byłem świadkiem, jak kilka wozów wiozących skrzynie pełne złota opuszczało nasze miasto. Do odmiany pleple zatrzymało się wielu Anglików. Ich wygląd wskazuje, że nie są zwykłymi żołnierzami. Zostali przywiezieni z dalekich stron, by wykonać specjalne zadanie. Nie wiem niestety, jakiej ono jest natury. Może podczas podróży do zamku uda ci się odkryć sekrety Anglików. Niestety, nie wiem nic więcej. Życzę ci szczęścia, piękna wojowniczko, i niech chwała pana naszego zawsze ci przyświeca. Vive la France, bitch! Dobra. To nie ludzie, tylko opuszczone bombardiery. Okej, wypadałoby skompletować z powrotem ludzi. Tak więc... Tak, myślę, że zanim pójdę w dalszą drogę, to skompletuję po raz kolejny oddziały. Chwileczkę, są koszary... Mamy do dyspozycji chyba 3 koszary. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie i tak to pewne wytnę, tak więc... Chcecie wiedzieć, gdzie był człowiek Metza? Ten jeden, który przeżył? Tutaj! W tym mieście! Przez cały czas! Ten burek utknął między tymi dwiema kolumnami. To jest bariera nie do przejścia, zaiste. Wow! Więc podejrzewam, że wszyscy teraz jesteśmy z powrotem w komplecie. I mam skrzyneczki z części użarcia. Okej. Dalsze rekrutowanie. No dobra. Koncepcja jest taka. Ja i księciunio idziemy na północ. Teraz. A później... Lahir i Metzowy Beret idą... pozdobywać osady na południe i poprowadzą też maszyny oblężnicze. Bo w Orla... nie poprowadzę ich przez Orlean. Jest tutaj za ciasno. No i przy okazji spotkam się z La Bastarde. Z Bastardem. Okej. Chyba można tutaj iść bezpiecznie. Czy tam coś leży? Nie, to skała. Chodź! A, ty idziesz, tylko twoi ludzie są ospali. Jak osły. Dalej, dalej! Czemu się tutaj żołnierze tak chętnie zacinają na budynkach? Wypad! Nie, 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 nie. Oczekuj na rozkazy. Debile! Tutaj się nie da przejść, jest płot. Płot w tej grze to jest przeszkoda nie do zdarcia. Jeszcze tam jakiś cieć. Głupi łucznik. Teraz nie będę rekrutował ludzi aż do samego oblężenia Męk. Muszę szybciej, chcę zamknąć bramę. Dziękuję. No.
Teraz żaden zły Anglik tutaj nie wejdzie. Okej. Księciuniu, ruszajmy. Bierz swoją buławę. To jest nie buława, tylko halabarda. To jest buława. Chyba. Nie znam się na orężu. Czy my nie przejęliśmy tego miejsca w drugiej misji? Ha. Zawsze to jakaś rozwałka. Burgundy jedne! I Anglicy też. What the fuck? Kto? Przyznać się! Kto bawi się materiałami wybuchowymi? What? Kto zacz? Hej, wy śmierdzący wieśniacy! Ta ziemia jest własnością naszego króla Henryka! A wy stratowaliście ją, przechodząc nieproszeni. Za tę przyjemność słono się płaci. To nie jest żadna przyjemność, proszę pana. Więc płacić nie zamierzam. To też. Nie uciekaj, to tylko mnie pobudzi. Okej. Okay. To mu zabrzmiało dziwnie. O. Nie no, ktoś strzela z materiałów wybuchowych. W sensie z zapalających strzał. Nie bij mojego człowieka. On jest pod ochroną moją. Dobij go. Nie dobiłeś go? Ała. To zabolało mocno. What the fuck? Nawet mnie jeszcze nie dotknął, a gra już uznaje, że dostałem. Hitbox jest bardziej porąbany niż Spy w Team Fortress 2. W sensie wiecie, face stab. Że szpieg... To nie jest nawet dźgnięcie w plecy, tylko pod takim minimalnym kątem, aby gra uznała, że to jest dźgnięcie w plecy. A tak naprawdę dźgacie od frontu. Hitbox po prostu jest troszkę zryty. Tak samo tu. Nawet mnie jeszcze nie dotknął, a tu bam. Kurde, chciałem tego uniknąć. O, między drzewami. Między drzewami. Nie potrzebuję waszej pomocy, ale dzięki. Dawaj, księciuniu. Ciśniesz. Nie ma... Wow, przed chwilą miałeś kilkudziesięciu ludzi. Zostało ci dwóch. A, mi trójka. Nie jestem lepszy. Ciebie zabiję. Ale nie będę marnował strzał. Po prostu powracamy do rendum. Rach, ciach, ciach. I nie macie. Nie, wracaj, złoto. Przeszukaj tego trupa. Dankę. Okej. To ty masz zapalające strzały. Oddawaj mi je. Przydadzą się podczas oblężenia miasta. Znowu będę latał pod murami i strzelał. Nic nie masz, tym gorzej dla ciebie. Natomiast księciunia nie ma już ludzi. Ale kogo to obchodzi, otworzę skrzynkę. O, nie ma miejsca. Nie ma problemu, oddam trochę rzeczy dla Metza. Ej, chcesz fanty? Nie dla Metza, tylko dla księciunia. Zabiłeś mego człowieka! Posmakujesz mojej zemsty. Ała, to nie o to chodziło. To nie było to, o czym mówiłem. Brawo, księciuniu. Po prostu Joanna nie umie stokować towarów. Masz jabłka? Nie potrzebuję ich tak czy siak. Dobra, bierzemy to cudo. Cios i atak B. Czy ja tego już nie miałem wcześniej? Czy tego nie było w poprzednim mieście? Bo wydaje mi się, że było. Tak czy inaczej zostawiam to póki co. Masz trochę żarcia, nie? Troszkę. Pytanie, dlaczego masz krwawnik, a ja go nie sprzedałem? Przecież i tak nie używasz ciosów energetycznych. I wy pewnie macie... zapalające strzały. Oła.
Nie, ktoś jeszcze ma. Naprzeciw są łucznicy. O, poleciałem chyba ładnie. A jak? Ja wam dam. Jesteście brzydcy. O mój Boże, oślepiło mnie to. I nie żyjesz. I masz... O, księciuniu, leżysz. Kurde. Kurde, daj się trafić. I tak cię widzę za tym drzewem. Dobra. Dajesz, księciuniu. Ciebie tu przed chwilą nie było, jestem tego pewien. Tak czy inaczej. Czemu go nie zabiłeś? Przez ciebie dostałem. I przejąłem wioskę, zabijając tego akurat łucznika. Nie chciałem Burgundczyka, chciałem łucznika. I są ludzie, którzy chcą nam podziękować. Tak więc zabijmy tego pana i chodźmy. Odebrać podziękowania za zabicie innych panów. Tak działa wojna, moi drodzy. I teraz widzimy, jak bardzo to jest głupie. Nic nam nie powiesz, a masz mieczem. Ty też? Przynajmniej jeden. Słowa nie oddadzą mojej wdzięczności. Przybyliście w samą porę, by pokonać naszych ciemiężców. Moja niezachwiana wiara w krzyż i kościół w końcu została nagrodzona. Niech ten krzyż, który nosiłem, rozświetla tę drogę i błogosławi tobie oraz towarzyszącym ci ludziom, gdziekolwiek się znajdziesz. Następny krzyż! Rubinowy! Woo! Cieszę się niezmiernie. Utrzymałeś rubinowy krzyż. Okej, okay, teraz cios plus 60, a siła wzrośnie, czyli cios też rośnie dzięki temu. Mamy już trzy krzyże na mieczu. Zręczność, dowodzenie i siła. Wszystko rośnie dzięki temu mieczowi. Okej, okay, jeszcze wydaje mi się jeden krzyż. Tak, umieściłem rubinowy krzyż. Wydaje mi się, że jeszcze jeden krzyż i zmienię ten miecz już na stałe. Chociaż możemy w sumie wypróbować teraz. Ten trzeci, o ten na pewno sprzedam. Ale tamten drugi zostawię, bo ma dobre dobicie. W sam raz do walki z generałami angielskimi. Tak więc mamy już trzy miecze. To nawet widać tutaj. Kto chce być testerem nowego wyposażenia? Panowie? Niezłe. Naprawdę niezłe. Rosną statystyki, rośnie wszystko praktycznie rzecz biorąc. 90 siły, no to... to coś znaczy. Jesteśmy sami, księciuniu. Naszych ludzi gdzieś wywiało. O! Nie zobaczyłem cię. W tym lesie smurfów. Hej, dzieci, jeśli chcecie wziąć ryby, to zabijcie najpierw tych panów. Już widzę le bastard. Już widzę tego bastarda. Okej. Naprawdę podoba mi się ten miecz. I znowu, i znowu, i znowu strzelacie. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. Ej, what the fuck? Czyżby to było wczytywanie mapy, która jest moją słabością? Naprawdę ładnie można cisnąć z tym mieczem. Teraz, kiedy jest podrasowany tymi krzyżami, no to naprawdę. Ej, mów, że cię leją. To bym ci pomógł. To ty! Ciekawe, jakbym się bronił, a on walił ze strzał wybuchowych. Czy to by coś dało? Okej, okay, tędy się idzie do miasta, tak więc... póki co nie ta ścieżka, nie ta ścieżka. Dobrze, księciuniu, chodźmy. Nie, właśnie nie ta ścieżka. O, ale jego mogę zabić zawsze. What the fuck was that? Dobra,
chodźmy przejąć tamtą wioskę i później zagramy kawałek drugą grupką. Oni jeszcze mają przynajmniej ludzi, którymi mogą dowodzić. O Jezu, więcej tych łuczników. Czy ten gość? Bront, a ja myślałem, że Bond. Lol. Martini. I te sprawy. Dobra. Jeszcze tylko... Jestem pewien, że w drugiej misji przyjmowaliśmy już te same obozy. Jakim cudem oni to przyjęli i kiedy, nie mam pojęcia. Ja bym im nie pozwolił. Rzuciłbym się na wszystkich i pozabijał. Jak zwykle. Standardowa strategia, standardowa procedura. Tam jest już płot, tak więc... Tam się nie zagłębię. Okej, źle, to jest zła pozycja do obrony. Szczególnie kiedy przeciwnicy tak mnie otaczają. Zanim zdążysz wystrzelić, to już zginiesz. Ostrzegałem. Leżysz, jeszcze ci kusznicy. O, ładny wiatrak. O, jeszcze wy. Kto? Kto śmiał? Leżysz. Wy śmialiście. Może dziwne imię, panie Torold? Dasz radę, księciuniu. Musisz w siebie wierzyć, ale nie wierzysz w siebie jakimś cudem. Kiedy ty będziesz miał awans? Czy ja sprzątam wszystkich za ciebie? Sprzątam wszystkich za ciebie. Przyznaj się, nie dostajesz awansów przez to. Masz dopiero połowę. O Jezus. To trochę potrwa. Czemu stoisz? Wszyscy twoi kompanie zginęli przez twoją lekkomyślność. Pomyśl, kiedy pójdziesz do nieba. Lub nie. Kolejne miasteczko nasze. Jeśli skierujesz się na Janville, czy Janville, strzeż się wrogów w jego okolicy. Jest wiele dróg, z których dobrze widać okolice, więc najpierw powinieneś się nieco po niej rozejrzeć. W ten sposób poznasz teren i nie dasz się zaskoczyć. Dzięki. Kryształ kwarcu. Poziom drugi. Zwiększa rany zadane bronią główną. Niech będzie, masz, księciuniu. Wypróbujmy, jak to na tobie leży. Momento. Może będziesz zabijał trochę więcej osób? Niezbyt dużo tu fantów. Ale zadowolę się tym, co mam. Jeszcze z tym panem pewnie można pogawędzić. Fastolf rozłożył mały obóz na końcu miasta Janville. Bądź ostrożny, ponieważ stoi tam wiele wojska. Które to miasto? Oj, otrzymuje amulet. Znikąd. Podnosi siłę swojego właściciela o 15. Już to mam. Tak więc... Proszę, księciu. Dobra, to chyba tyle. Co to jest? To siano? Jak mogę tam wejść? Aha, to jest puste, tak czy siak. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o grę tymi dwoma. Czas na przełączenie się do Jeana de Metza i tego pana. Nie, najpierw Metza przydzielić do niego. I teraz maszynę oblężnicze przemieścić tutaj, gdzie my teraz stoimy. Okej, i będę grał nim, ponieważ nim fajniej się dobija przeciwników i ogólnie zabawa jest bardziej przednia. Okej, tak więc teraz zbliżajmy się od strony południowej do miasta.
Okej, właśnie powiedziałem, że twoja... Że tobą się gra lepiej! Przestań grać jak... ścierka ostatnia. Dobrze, Metz, dobrze. Przynajmniej nie krzyczysz przez pół mapy, jak to zazwyczaj. Czy tam z tyłu były jednostki wroga? Tak były. Wow, naskoczyli. Mogę pójść tędy? Zrobię im plecy. Hi! Jakbyście nie wiedzieli, to my tu jesteśmy. Francuzi, nie lubicie nas. Z jakiegoś powodu. Rasiści. Macie przykre uprzedzenia. Przestań! To boli. Chociaż w sumie La Hir ma dużo mięsa. Okej. Wow, masz tylko BBB? Ale masz dobre BBB. To zabrzmiało dziwnie. Masz dobre BBB. Przestań! Nie uciekniesz od woli przeznaczenia. O, dawaj bułkę. Czy chleb. Okej, Metz, chodź. Wyzwólmy to miasteczko, o którym mówiłeś. Oj, oj, oj. To mogło się skończyć nieco lepiej. No dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jeden, jeszcze raz dostaniesz w zęby. Ładnie. Nasza armia trzyma się lepiej niż armia Joanny. Można to otworzyć? Nie mam klucza. Będziecie służyć pod moimi rozkazami. Prawdopodobnie zginiecie. Ale co tam? Chciałbym wiedzieć, gdzie znajduje się też to miasteczko, w którym jest poszukiwany Anglik. Leżysz. Bełty, bełty, bełty. O, jest klucz. Metz, walczysz tam z kimś? Już nie. No i już wszystkie wsi na południe od Loary są nasze. Wsie. No wsie. Dobrze, dobrze powiedziałem. Otwierać, otwierać, otwierać. W sztuce maszyn oblężniczych przydacie się z całą pewnością. Ja jestem pełny. Metz? Chciałbyś kogoś zrekrutować? Okej. Pogadajmy z miejscowymi. Dziękujemy za towarzyszenie nam. Nie bylibyśmy w stanie przyjechać do sklepu w Orleanie, by uzupełnić zapasy żywności. Czy bylibyście tak mili i chronili nas w drodze do Orleanu, by nasze dzieci nie cierpiały głodu? Z góry dziękujemy. Okej, tak więc kolejna misja, przy której zapiszę tak na wszelki wypadek. Chodź, Metz, mamy quest. I prawdopodobnie przez ten quest dzisiaj nie dojdziemy jeszcze do miasta. Prawie dojdziemy do miasta, ale jeszcze nie. Bo mam przykre przeczucie, że ktoś wyskoczy. Co ty robisz? Co ty robisz? No, proszę pana, niech pan idzie. Mam szacunek do starszych osób. No właśnie o tym mówiłem, no właśnie o tym mówiłem. Psia krew. Trzymać się z daleka. Ten pan jest pod obroną Protektoratu Ochrony Galaktycznej. Gdzie wy leziecie? Zaczekajcie na nas, bez ochrony jesteście jakby z butów. Okej, już jesteśmy prawie w mieście. Nic się nie powinno wydarzyć. Stoją nasze maszyny oblężnicze. Dalej, 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 dalej. Wow, Matrix! Woo! Joanna ma moon jump? Ty też chyba masz moon. Nie, ty nie masz takiego moon jumpu. Ale masz dar obracania się. Ruchy, ruchy! Okej, poszło gładko.
Chyba, że coś mi wyskoczy w samym mieście, w co wątpię. Czy mogę już odebrać nagrodę, proszę pana? Nie? No dobrze. Czy muszę poczekać, aż wszyscy wejdą? Muszę ich pilnować, bo później się nie połapię, kto jest kim. Halo, proszę pana. Wszyscy już są. A nie, chyba nie wszyscy. Jeden debil został z tyłu. Idiot. Nie ma sprawy, ja zaczekam. Pewnie spotkam ich przy piekarni, tak więc o to się nie boję. Mów, tutaj jestem. Matko Boska, jesteś wolny. Jesteś taki podekscytowany, że wybierasz się do miasta? Do Lidla na zakupy? No też czasem takie wyprawy są niebezpieczne. 10 tysięcy punktów doświadczenia. Okej. Zawsze to bliżej do awansu. Ciekawe, czy dla wszystkich. Chyba dla wszystkich. Co jest dobre, co mnie bardzo cieszy. Tak więc idźmy dalej. Okej, teraz oczyszczę północną drogę. Albo nie, bo przy północnej drodze od razu dojdę do miasta. Czego nie chcę robić. A może i chcę. Zobaczymy. Opis misji. Pole bitwy. Okej, jeżeli pójdę tędy, to będę mógł zrobić maszyny oblężnicze. Co też jest bardzo ważne. Chociaż w sumie nie wiem, czy będę potrzebował więcej maszyn. Możliwe, że będę potrzebował dopiero do tego miasta. A dobra, oczyśćmy już północną drogę i miejmy to z głowy. I zacznijmy to oblężenie. Tak więc, mec, chodźmy. Czy mi się wydaje, czy tam znowu pojawili się wrogowie? Co to, spawner? Zdążyłem dobić, nie zatrzymaliście mnie, ała. Oj, mam kuszę, która jest wolniejsza niestety w strzelaniu. Więc nie mogę tak bardzo skutecznie oskrzydlać, jak robiłem to Janu. Niemniej jednak jest radocha. Nim dwa jest zabawa. Czy z tym małżeństwem mogę już porozmawiać? Tak zgaduję, że to małżeństwo mogę, ale to za chwilę. Witam, zmierzasz na pomoc swoim kompanom? Zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Dobra. No i dobra. Pogadajmy z tymi ludźmi, którzy zachwycają się urokami naszej pięknej rzeki Loary. Francuzi są wdzięczni za twe dokonania. Proszę, przyjmij nieco żywności, które mój mąż dziś zdobył. 3 solone ryby. Jeśli szukasz męk, idź dalej tą drogą. Uważaj na kryjących się pośród drzew przeciwników, gotowych uderzyć na każdego, kto przechodzi w pobliżu. Po dolinie Loary rozeszła się wieść, że Anglicy przechowują swoje łupy za murami męk, a transporty z kosztownościami przyjeżdżają tu całą dobę. Zapewne dlatego droga jest tak dobrze strzeżona. Tak więc będziemy mieli GOLD! Kiedy podbijemy męk. Okej, już nie mam zasięgu, żeby sprowadzić działka, tak więc... Idźmy troszkę w tą stronę. Po czym wezwijmy nasze dzielne działa oblężnicze. Podjedźcie najpierw tutaj. Skrzyneczka. I coś dla księciunia. Szkoda tylko, że jesteśmy za daleko od siebie nawzajem. Trzeba to jakoś rozdzielić.
Mec, masz ryby, chleb, chleb. Takie tam niepotrzebne rzeczy. I wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Tak, krwawy rzeźnik! W końcu coś dla księcia, Jezus Maria. Cały czas lata ze stokową bronią. Witam panów. Panów chyba tratowałem Rupertem ostatnio, z tego co pamiętam. Nie ma tratowania, ale Radocha jest. Okej. Podjedźcie tutaj. My podejdziemy kawałeczek i skończymy na dzisiaj już odcinek. O, załatwimy tych panów. Tak żeby nie podchodzić po samo miasto, bo jeszcze mamy spotkanie z bastardem. Czy od tego dziecka możemy czegoś żądać? Nie. Oj, nie. Wow, samotny Anglik. A nie, jeszcze tam biegnie z tyłu paru. Paru, czyli jeden. Dobra. Wow, to było wybitnie łatwe. Okej, pójdźmy do naszych maszyn. Już prawie jesteśmy pod Mełk. W następnym odcinku myślę, że przy odpowiednim tempie akcji i tak dalej, to zdążymy już podbić te miasto. A stamtąd prosta droga do ostatniego celu wśród rzeki Loary. Jak tylko jeszcze z punktami doświadczenia. No, źle nie jest. Ten ma wybitnie niski level, ale w sumie Mec ma tylko jeden level wyżej. Czy te dwa działka mogłyby się łaskawie pośpieszyć? What the fuck? Serio? Serio? Głupie działko! Zacięło się! Nie! Głupie działko. Okej, więc zróbmy inaczej. Okej, przynajmniej to dziadostwo mogę wydostać. Chyba, że znowu pojedzie nie tak... Nie, jedzie tym razem tak, jak trzeba. A to dwa działka chyba są, tak? Dobrze widzę? Tak, to są dwa działka. To zaznaczę jedno. Aha, oba się zacięły. Okej, odejdźcie. Tymczasem wy nigdzie nie pojedziecie. Okej, te dwa działka się zacięły. Zawsze spoko. Serio, kierowanie maszynami obleżniczymi to najgorsze, co może być. Kiedy już podjadą pod mury, to jest spoko, ale zanim podjadą... to straszne. Dobra. Tak czy inaczej, myślę, że możemy skończyć na dziś. Tak więc, jak mówię, w następnych odcinkach zaczniemy już podbijać drugie z trzech wielkich miast Loary, oprócz Orleanu, ale on był podbity od samego początku. Tak więc, no dobra, drugie z czterech miast nad rzeką Loary i chyba zdążymy zrobić tylko tyle, tak więc okej. Żegnam się z wami, zapraszam na kolejne odcinki, na razie i cześć!